Na to się stawia akcent. Także z tego powodu, że ta służba bezpieczeństwa w toku tak zwanej transformacji ustrojowej została poniekąd rzucona na pożarcie. Została skazana na dekonspirację, przynajmniej częściowo. W związku z tym o niej więcej wiemy. W IPN-ie właśnie jednak jakieś dokumenty się zachowały, czytamy o tym i niektórzy popadają w złudzenie, że to służba bezpieczeństwa była jakimś centrum zawiadowczym tego systemu. Nawet słyszałem szereg razy, jak w telewizorze ludzie w rodzaju Józefa Oleksego mówili o rzeczywistości PRL-u, używając słowa oni. Tak? Józef Oleksy, sekretarz wojewódzki komitetu partii, mówił oni coś. Tak? Kwaśniewski też. Tak, no proszę. Jacyś oni. I ci oni w takiej właśnie popularnej wersji, no to są ci straszni esbecy. Tak? Bo wiemy już trochę o tych tajnych współpracownikach, zapominamy troszkę, jakby są właśnie w cieniu funkcjonariuszy, którzy tych tajnych współpracowników prowadzili, ale trzeba pamiętać, że jaka jest hierarchia, że to bezpieka raportuje partii, a nie odwrotnie. W dokumentach też szczątkowo zachowanych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej są informacje pochodzące od Urzędu Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa. A nie odwrotnie. Bezpieka jest zbrojnym, twardym ramieniem władzy ludowej, a władza ludowa to jest partia komunistyczna. A więc przewodnia rola partii wpisana do konstytucji PRL-owskiej powinna być także w pamięci historycznej traktowana poważnie, serio. Tak, to partia przewodziła. Ale ponieważ cały blok sowiecki służył imperialnej koncepcji zawojowania świata, która była przepracowywana wciąż, ale od początku do końca istnienia Związku Sowieckiego była przepracowywana w Moskwie. I ponieważ ten podbój świata miał się dokonać za sprawą nie policji, nie żandarmów, tylko wojska. W związku z tym to struktura wojskowa jest najważniejsza. Interes armii jest najważniejszy w Imperium Sowieckim, ponieważ to ta armia ma przemalować cały glob na czerwono. I jeszcze na przełomie lat 70. i 80. to jest bardzo realna opcja. Dopiero właśnie, nie wiemy dokładnie kiedy, ale możemy się domyślać, wnioskować z kontekstu, że na przełomie lat 70. i 80. ostatecznie się żegna Moskwa z planem szybkiego wyruszenia na trzecią wojnę światową. Ale jeszcze za naszego życia to jest realna opcja. Buduje się w Polsce rozmaite drogi, węzły kolejowe, w czynie społecznym sypie się jakieś tam wały i nawet ludzie nie wiedzą, że to jest realizacja planów strategicznego rozprowadzenia Armii Czerwonej w pierwszej fazie Marszu Wyzwolicielskiego na Zachód. Tak? Buduje się miasta, buduje się szpitale. Nie z myślą o tym, do czego to nam potrzebne, tylko... Tak? Proszę, Szpital Matki Polki w Łodzi, przewidziany zapewne na jakieś wielkie centrum, szpital polowy, kiedy Armia Czerwona ruszy na zachód. Ktoś mi tłumaczył, że w mniejszych miastach naokoło Wrocławia warto zwrócić uwagę na wjazdy do kostnic w szpitalach, które są tak duże, że można tam wjechać ciężarówką. Otóż po kontruderzeniu atomowym amerykańskim w taki węzeł komunikacyjny jak Wrocław, tak, mieli nas tam rozwozić, tak, tych, co byśmy tam nie odparowali, do tych szpitali, ciężarówkami, tak, w jakimś Miliczu na przykład, ciężarówką. Po co wjeżdżać ciężarówką do kostnicy, prawda? Bo to wszystko na wojnę. Szkoły tysiąclatki jako sztaby lokalne na okoliczność planowanego rozśrodkowania sił. A zatem wojsko, interes wojska. I interes wojska zawsze
dominuje. Wszystkie plany, najpierw 3-letni, potem plan 6-letni po wojnie, to jest wszystko realizacja przygotowań jeszcze za czasów Józefa Stalina do III wojny światowej. Józef Stalin, to co mu się nie udało w roku 1941 z powodu zadania uderzenia prewencyjnego przez Hitlera, Józef Stalin chciał ten plan zrealizować. Po odnowieniu, wyprodukowaniu sprzętu nowej generacji mieliśmy ruszyć na zachód razem z Armią Czerwoną. Polacy no, mieli tam operację duńską, byli przewidziani do rzucenia na Danię. O tym przypominam, żeby właśnie w tym myśleniu o tym, jaka jest struktura państwa komunistycznego, kto tu jest ważny i kto czym rządzi, żeby namówić państwa na takie rozumienie tej rzeczywistości, że owszem, to partia nadaje ton, ale nadając ton, przede wszystkim kieruje się tym, jaki jest interes wojska. A z końcem systemu, z końcem PRL-u i partia zostaje przeżarta, pożarta przez wojsko. Wszystko w tym państwie zostaje uwojskowione. Dlatego, że kiedy towarzysze w Moskwie zdecydowali, nie idziemy na III wojnę światową, to równocześnie skierowali do realizacji plan tak zwanej transformacji ustrojowej, czyli nowego NEP-u. No bo jak nie idziemy na III wojnę światową, to musimy trochę odkręcić śrubę, tak? Bo mamy manko w kasie i musimy dostać pożyczki, i musimy dostać zboża od Amerykanów, więc odkręcimy śrubę. A zatem uwojskowienie. W Polsce całą władzę skupia generał Jaruzelski w swoim ręku, a nad służbami ma zwierzchnictwo sowiecki funkcjonariusz w polskim mundurze. Zresztą o Jaruzelskim można to samo powiedzieć, Czesław Kiszczak. Wszystko zostaje uwojskowione. Tak? I to już nawiązywałem do tego, mówiąc o mojej hipotezie dotyczącej tego głównego nerwu w biografii Lecha Wałęsy. Ale tu się zagadałem, a jakie pytanie pan zadał? Więc tak, no to krótko odpowiem na to pytanie. No tak, one proszę pana, no sąd we Wrocławiu może napisać, to nie są dokumenty urzędowe i cześć. Tak, no ale czy ta służba sporządzała te dokumenty z myślą o tym, że ja tu będę siedział i gawędził na ich temat? No nie, prawda? Gdyż cała ta prowokacja, cała ta kombinacja wielka na najwyższym szczeblu operacyjna pod nazwą transformacja ustrojowa, jednak jakoś tam przerosła prowokatorów. To tak jest w świecie i to jest ta dobra wiadomość, że to nie Gorbaczow tak i z jednej strony i tam nie Bronisław Geremek, na co niech mu ziemia lekko będzie, na co by się tam nie umówił ze swoimi kolegami, prawda, z jakiejś paryskiej loży, nie oni jednak wygrają w historii, dlatego że trzeba to wyraźnie powiedzieć, Bóg jest Panem historii i prowokacje przerastają prowokatorów. I chwała Bogu, i chwała Bogu. Ale co po drodze oni namieszają i co namarnują ludzkiego życia, no to oczywiście to strach. To strach. Więc te dokumenty są, proszę pana, w takim samym stopniu wiarygodne, w jakim wiarygodna jest kronika Długosza. Tak? Czy ja słyszę historyków, którzy mówią w badaniach epoki Jagiellonów, odradzamy korzystanie z kroniki Długosza, gdyż jest tam bardzo wiele przeinaczeń, insynuacji i w związku z tym proszę to wyrzucić i zabetonować. I proszę mi przedstawić świadków, tak, i proszę nie pisać książek o Kazimierzu Jagiellończyku, w których byśmy używali kroniki Długosza, dlatego że to był plotkarz i insynuator. Tak? I no, takich historiograf odległej epoki nie ma problemu. A tutaj ni stąd, ni zowąd jest jakiś formułowany taki imperatyw kategoryczny, żeby z pewnego typu źródła nie korzystać.